Święta siostra Faustyna miała wiele wizji, które opisuje w swoim dzienniczku. Wiele z nich jest powszechnie znanych, są jednak i te mniej znane, jak na przykład wizja świętej siostry Faustyny, w której tłumaczy ona, czym jest tak naprawdę Eucharystia. Oto wizja, którą kilkuletnia święta siostra Faustyna przekazała swojej siostrze. Uważaj, co ksiądz robi. Kiedy wchodzi, Chrystus idzie na modlitwę do ogrójca i krwawym potem się poci. Gdy rozpoczyna mszę świętą, Pan Jezus modli się. Teraz kapłan całuje ołtarz, to Judasz pocałował Jezusa i wydał go w ręce Żydów. Ksiądz przechodzi na koniec ołtarza. Jezusa Chrystusa prowadzą do Annasza. Kiedy mówi Kyrie Eleison, policzkują go, plują na twarz, potem wiodą do Kajfasza, potem do Piłata. Kapłan myje palce, Piłat umywa ręce. Gdy odkrywa kielich na ołtarzu, rozbiera go do biczowania. Stoi, to go biczują, nakrywa kielich, nakładają mu koronę cierniową. Kiedy podnosi hostię, Chrystus podnoszony jest na krzyżu. Łamie hostię i wpuszcza ją do kielicha. Jezus umiera.